Dziękuję bardzo. Temat, który mam omówić, jest szeroki, dotyczy instytucji złożonej z setek osób duchownych pracujących w parafiach, klasztorów żeńskich i męskich, biskupów, arcybiskupów, metropolitów. Bardzo łatwo w takiej sytuacji popełnić błąd nadmiernego uogólnienia. I aby się tego ustrzec, zanim przystąpię do referowania właściwego tematu, kilka zdań czy kilkanaście zdań o kontekście. Zresztą on nam będzie potrzebny, abyśmy mogli osądzić, zanalizować, na ile te wypowiedzi, które tutaj będę omawiał, czy postawy wobec ludobójstwa wołyńskiego były miarodajne, skąd się brały, od jakiego, z jakiego kontekstu właśnie historycznego, jurysdykcyjnego wynikały. Prawosławie na ziemiach okupowanej Polski nie było jednolite, podobnie jak za czasów międzywojennych. O ile przed 1939 rokiem istniał tylko jeden kościół prawosławny, cieszący się autokefalią, noszący nazwę Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, o tyle w ramach tego kościoła istniało kilka nurtów narodowościowych czy etnicznych, które go dzieliły, nawet w pewnych regionach rozrywały. A więc byli Polacy prawosławni, byli oczywiście Ukraińcy prawosławni, ale byli też Rusini, Łemkowie prawosławni, byli Rosjanie, zdarzali się prawosławni Niemcy i Czesi. Najistotniejszym nurtem, najbardziej dynamicznym nurtem narodowościowym w tym przedwojennym polskim z nazwy Kościele Prawosławnym był właśnie nurt ukraiński. Zachowało się zdjęcie, które pokazuje trzy postacie, trzech hierarchów Kościoła Prawosławnego jeszcze przed II wojną światową. To jest Ławra Poczajowska, rok 1932, i stoją obok siebie biskup Aleksy Gromadzki, metropolita Kościoła Prawosławnego Polskiego Dionizy Waledyński oraz biskup Sawa Sowietow. Tu brakuje czwartej jeszcze postaci, aby ta trójca, ta grupa była reprezentatywna, gdy chodzi o cztery główne nurty Kościoła Prawosławnego w dobie wojny. Akurat dopiero w kwietniu 1932 roku biskup Sikorski, Polikarp Sikorski, otrzymał święcenia i dlatego go tutaj jeszcze nie ma. Biskup Aleksy Gromadzki symbolizuje ten nurt prawosławia, który był ukraiński etnicznie, ale uważał, że istnieje jedna jurysdykcja ogólnoruska, prawosławna, ta z siedzibą w Moskwie, i chciał tą jedność ogólnoruską w ramach Kościoła Prawosławnego zachować. Metropolita Dionizy Waledyński reprezentował ambicje autokefaliczne prawosławia w Polsce i w czasie wojny światowej jego pozycja była dwuznaczna. Zachował swoje stanowisko, ale nie posiadał związku ze swoimi autokefalicznymi skłonnościami realnej władzy. I biskup Sawa Sowietow, który tutaj zasługuje na szczególną uwagę, bo przypomina nam, że w prawosławiu był też silny nurt polski. Na początku trzeba więc przypomnieć o tym zapomnianym niemal wkładzie w walkę o wolną Polskę prawosławnych. Prawosławnych żołnierzy, oficerów. W samym tylko drugim korpusie było 28 oficerów prawosławnych i grubo ponad 2000 szeregowców. Księży, takich jak choćby ksiądz Szymon Fedorenko, naczelny kapłan prawosławny Wojska Polskiego przed wojną, który zginął w Katyniu. Jego synowie zginęli w Powstaniu Warszawskim. Oraz biskupów. I w tej właśnie ostatniej kategorii znajdujemy Sawę Sowietowa, generała brygady i szefa duszpasterstwa prawosławnego w drugim korpusie. On się znalazł na wychodźstwie i pracował w Stanach Zjednoczonych, potem najdłużej
w Londynie oraz jego sufragana, też już wyświęconego na biskupa przed wojną, księdza Mateusza Siemaszkę. Dziś polski autokefaliczny Kościół prawosławny przypomina ich postacie i urządza ku ich czci uroczystości. Szkoda, że w asyście ambasadora Ukrainy, bo ci księża, ci biskupi uważali się za Polaków, nie byli Ukraińcami, bardzo wyraźnie o tym mówili. Tu mamy fotografię z czasu wojny biskupa Sawy, czyli Jerzego Sowietowa, który zmarł już po II wojnie światowej, do końca życia pełnił ważne funkcje, także polityczne, na wychodźstwie niepodległościowym polskim w Londynie. Chciałbym jeszcze pokazać kilka ilustracji pochodzących z czasopisma Polski Żołnierz Prawosławny. Tu biskup Sawa wizytuje w towarzystwie generała Ducha oddziały II Korpusu już we Włoszech i sprawuje liturgię dla żołnierzy prawosławnych. Brał udział w wielu, także i politycznych manifestacjach niepodległościowych polskich, jak choćby w tym wiecu protestacyjnym przeciwko roszczeniom Związku Sowieckiego wobec Polski, gdzie siedzi obok biskupa Karola Radońskiego, biskup Sawa w centrum. Jednak w kraju wśród biskupów i większości duchowieństwa prawosławnego zapanowała orientacja na Hitlera. Rola przedwojennego metropolity Warszawy i całej Polski została, jak już powiedziałem, zmarginalizowana. Wypuszczony z początkowej izolacji, utrzymał zwierzchność nad Kościołem prawosławnym, który teraz nazywał się Kościół prawosławny Generalnego Gubernatorstwa, ale to była tylko formalna zwierzchność. Najbliższym doradcą Niemców i prawdziwym reżyserem działalności prawosławia w Generalnym Gubernatorstwie nie był arcybiskup Waledyński, ale ten człowiek, którego tu widzimy na fotografii, a więc Wołodymyr Kubijowicz, przedwojenny docent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w czasie wojny już otwarty nacjonalista Melnykowiec, szef ukraińskiego komitetu centralnego w Krakowie, który założył sobie, że przeprowadzi zmiany etniczne, które były bardzo szeroko zakrojone wśród ludności ukraińskiej, która według niego nie zawsze była świadoma swojej ukraińskości, ale także wśród Łemków i wśród Polaków. Działał szczególnie na Chełmszczyźnie i na Łemkowszczyźnie. Wspierał go inny polityk ukraiński, grekokatolik także, Stepan Baran, były poseł UNDO na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Działali we współpracy z dwoma osobistościami z obozu petlurowców, a więc teoretycznie wyznania prawosławnego, choć to byli ludzie bardzo świeccy, a więc z byłym posłem na Sejm Stepanem Skrypnykiem i profesorem Iwanem Ochienką. Obaj odegrają istotną rolę w wydarzeniach na Wołyniu, stąd właśnie tutaj nazwiska przypominam. No właśnie, dużo wiemy o polonizacji, katolicyzacji Chełmszczyzny przed II wojną światową, ale nie wiemy, nie pamiętamy, że były też wydarzenia odwrotne na tym samym obszarze w latach 1939-44, prowadzone przy wsparciu niemieckim przez grekokatolickich Haliczan, Ukraińców z Galicji Wschodniej i właśnie przez profesora Ochienkę, emigranta z Ukrainy Naddnieprzańskiej, utrzymywanego wcześniej przez rząd Polski na posadzie profesora uniwersyteckiego w Warszawie, który to właśnie profesor Ochienko przyjął w 1940 roku w Chełmie święcenia biskupie. Był z tym pewien problem, niechętni tej akcji działacze ukraińscy donieśli Niemcom, że profesor Ochienko miał żydowską matkę, więc była chwila zawahania, ale Niemcy zgodzili się na te uroczystości.
One były szczególne, właśnie widzimy tutaj taką scenę z soboru chełmskiego, który przed wojną był kościołem rzymskokatolickim, kiedyś był unickim. Pewien ukraiński obserwator tej uroczystości zauważył, że na przyjęciu po chirotonii, czyli po święceniach biskupich, byli niemal wyłącznie grekokatolicy, czyli nacjonaliści ukraińscy z Galicji Wschodniej. Rządy Hilariona, bo takie imię przyjął po święceniach profesor Iwan Ochienko, jego rządy w diecezji chełmsko-podlaskiej polegały na niszczeniu parafii katolickich, denuncjacjach Polaków wobec władz niemieckich, zaborach kościołów rzymskokatolickich, obsadzaniu ich przez napływowych prawosławnych duchownych ze wschodu i obrzydliwe wprost lizusostwo wobec Hitlera. Wejście Niemców na Wołyń w 1941 roku zbierze owoce tej akcji chełmskiej. Tu widzimy profesora Ochienkę już jako biskupa prawosławnego, ale tu jeszcze chciałbym wspomnieć o drugim epizodzie też z gatunku ukrainizacji prawosławia w Generalnej Guberni. Tutaj z kolei mamy święcenia biskupie jeszcze innego Petlurowca, działacza niepodległościowego związanego z Ukraińską Republiką Ludową po I wojnie światowej. Jest to uroczystość konsekracji archimandryty Petra Widybidy Rudenki, który przyjął imię Paladiusza i został arcybiskupem prawosławnym dla diecezji krakowsko-łemkowskiej. Ta chirotonia odbyła się w Soborze Prawosławnym w Warszawie w lutym 1941 roku, ale biskup otrzymał siedzibę tu w Krakowie, przy ulicy Szpitalnej, tam gdzie dzisiaj jest Cerkiew Prawosławna, a wtedy, w 1940 roku, to jeszcze była synagoga. Niemcy mieli taką praktykę i tutaj chętnie w tej mierze współpracowali z działaczami ukraińskimi, że oddawali synagogi właśnie na te tworzone pośpiesznie prawosławne świątynie. A więc przyszli Niemcy także i na ten obszar przede wszystkim prawosławny i to dla wielu działaczy ukraińskich wydawało się koniunkturą polityczną. Skrypnyk wystosował wtedy apel do Erika Kocha, szefa niemieckiej administracji na Ukrainie, to jest wrzesień tego roku, w którym stwierdzał, że wielkie Niemcy i Ukraina mają wspólne przeznaczenie. Uzyskali jednak Ukraińcy zgodę na pewne tylko działania, głównie na akcję cerkiewną, a Skrypnyk zaczął wydawać na Wołyniu czasopismo Wołyń w języku ukraińskim. Prawosławie w tym czasie skonfliktowało się jeszcze bardziej. Na czele zwolenników patriarchatu moskiewskiego stanął metropolita Aleksy Gromadzki, który nazwał swój kościół autonomicznym. A wokół metropolity Polikarpa Sikorskiego zgromadzili się zwolennicy autokefalii ukraińskiej. Zaczęła się twarda walka o miejsca bardzo święte dla Kościoła prawosławnego, bo to był i Poczajów, Krzemieniec, i Łódzk, i Włodzimierz Wołyński. Tam wszędzie było wielkie zaplecze społeczne dla Kościoła prawosławnego, więc nic dziwnego, że oba kościoły, autonomiczny i autokefaliczny, właśnie głównie walczyły o ten teren. Tu mamy biskupa Polikarpa Sikorskiego, o którym wspomniałem. Sceny kontaktów pomiędzy duchowieństwem prawosławnym i Niemcami. Te kontakty były bardzo zażyłe. Właściwie wszyscy biskupi prześcigali się w umizgach do nazistów. Oto na przykład cytat z wielkanocnych życzeń biskupa Hilariona dla generalnego gubernatora Hansa Franka. Modlę się w głębi duszy, by równocześnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa zmartwychwstała prawda niemieckiego narodu
i z nią dobry los narodu ukraińskiego. Listów pasterskich i innych zaleceń dla wiernych, treści proniemieckiej, życzeń dla Hitlera, powitań dla jego armii i tym podobnych biskupi prawosławni wyprodukowali wiele. Biskup Mateusz Siemaszko w Londynie, czytając tą produkcję serwilistyczną, bo to wszystko było drukowane w czasopismach zwanych gadzinówkami, tak skomentował dokumentację tych umizgów. Oto każdy z tych hitlerowskich metropolitów, tu Siemaszko zastosował cudzysłów, dowodzi, że tylko on, jeden, jest naprawdę współpracownikiem wielkiego wodza. Należycie rozumie ideę nowej Europy. W maju 1942 roku także i Stepan Skrypnik zdecydował się na krok stanowczy, gdy chodzi o swoją akcję cerkiewną. Przyjął w Kijowie święcenia biskupie i przybrał imię Mścisława oraz tytuł biskupa Perejasławia. Z jego temperamentem od tej chwili wojna autokefali z autonomią była już zdecydowana. Niemcy nie chcieli zwycięstwa żadnej ze stron, woleli sami rozdawać karty, a Skrypnyka jako spiritus mowę z akcji zamierzali utemperować. Miał się w ogóle nie pojawiać na prawobrzeżnej Ukrainie, a więc także na Wołyniu. Mimo to zorganizował właśnie w Łódzku zjazd biskupów i wybrał się do Równego na rozprawę z biskupem metropolitą Aleksym. Cytujemy, nie zawsze posyłali tam, gdzie trzeba było iść na siłę, chwalił się potem z dumą. Jak wyglądała ta rozmowa? Tu też użyję słów biskupa Mścisława. Zapytaliśmy Aleksego, czy on Ukrainiec, czy kocha swój naród, chce swoje imię na zawsze pozostawić w historii narodu ukraińskiego, czy też chce na wieki pozostać zaprzańcem. Jeszcze tego samego dnia przestraszony hierarcha podpisał akt pojednania z autokefalią, ale potem go nie dotrzymał, bo uważał, że działa pod presją. I wtedy do akcji wkroczyli nacjonaliści. W maju 1943 roku samochód, którym jechał Aleksy, zatrzymała zbrojna grupa. Biskupa zabito na miejscu. Niektórzy winili Mścisława o tą zbrodnię, bo no, zastanawiające jest ta zbieżność najpierw pogróżek, a potem tego wyroku. Opinie polskie co do postawy duchowieństwa prawosławnego w strasznym czasie wykonywania planu banderowców mającego na celu zlikwidowanie Polaków na Wołyniu są niemal jednomyślne. Popi święcili narzędzia rezunów. Rzecz jednak nie jest tak prosta, gdy patrzą na nią badacze. Przede wszystkim trzeba uwzględnić tu także wcześniejszą akcję zagłady Żydów, bo chodzi nie w każdym przypadku, ale często negatywne postawy wobec obu zagład, bądź pozytywne, afirmatywne, cechowały te same osoby. A poza tym zachodzi jeszcze ta okoliczność, o której już mówił dr Popek, że wykształceni w mordowaniu Żydów potem zabrali się za mordowanie Polaków. Wobec zagłady Żydów Kościół prawosławny w zasadzie pozostał obojętny. Notowane są indywidualne przykłady cichych potępień, na przykład metropolity Eulogiusza w Paryżu i nielegalnych akcji pomocowych ze strony księży prawosławnych, na przykład archiereja Boreckiego w Łodzi. Kilka takich przypadków było także na Ukrainie posowieckiej. Na Wołyniu jednak oficjalnie obie jurysdykcje, ich przywódcy, deklarowali poparcie dla likwidacji Żydów. Artykuły antyżydowskie ukazywały się na łamach skrypnykowego Wołynia od września 1941 roku. Czytamy tam o polipie światowego żydostwa, o Europie uwalnianej przez Hitlera od Żydów, o Anglii, która walczy za Żydów i dalej w tym stylu. Wobec zagłady Polaków Kościół prawosławny, te dwa kościoły prawosławne zachowały się troszkę inaczej. W pełni poparli UPA biskupi autokefaliczni, ale nie uczynili tego w formie oficjalnych dokumentów, bo tego zrobić nie mogli. Przejście policji ukraińskiej na Wołyniu do ołnowskiego podziemia było buntem wobec Niemców, więc trudno było to otwarcie chwalić. Ale na przykład metropolita Polikarp nazwał tą woltę kolaborantów ukraińskich powstaniem.
z powodu czego został nawet wezwany przed oblicze generalnego komisarza Podola i Wołynia w Równym w maju 1943 roku. Wiemy natomiast, że blisko współpracowali ci biskupi i Skrypnyk, i Sikorski, i inni z ukraińską powstańczą armią, a ich walka z autonomistami wydaje się, że była skorelowana z taktyką podziemia nacjonalistycznego. Na temat mordów na Wołyniu Polikarp nigdy nie zabrał głosu. Nie ma najmniejszych oznak sprzeciwu co do zagłady Polaków ze strony nawet tak rzekomo propolskiego hierarchę jak Mścisław Skrypnyk. Zastanawiające, że nikt z jego polskich emigracyjnych adwokatów już po wojnie nie zadał mu pytania o to, co robił w czasie, gdy na Wołyniu UPA mordowała polskie wsie. Jak zresztą nie dociekano też jego proniemieckiego zaangażowania. Arcybiskup Ilarion wypowiedział się na temat mordów dopiero w kwietniu 1944 roku w apelu oskarżającym Armię Krajową o mordowanie w odwecie księży prawosławnych i ludność cywilną na Chełmszczyźnie. Dopiero wtedy wzywał do, cytuję, spokoju braterskiego, do wzajemnego zrozumienia i prawdziwie sąsiedzkiej zgody. Listem tym publicznie osądzam, wołał biskup, każdą rękę, która podniesie się na bezbronnego. Argumentował, że podlascy Ukraińcy nie są winni śmierci Polaków na Wołyniu, a więc wiedział o tej śmierci. W 1943 roku jednak ignorował wydarzenia rozgrywające się za Bugiem, a jego duchowni agitowali Polaków na całej Lubelszczyźnie i Podlasiu, aby zmieniali wiarę i przyjmowali prawosławie. To nic im się nie stanie. Nie ma wystarczających danych, aby precyzyjnie określić postawę kleru obu jurysdykcji, bo brak wiarygodnych danych o orientacji kościelonarodowych poszczególnych duchownych, którzy pochwalali i pomagali mordować, i tych, którzy się przed tym zdragali lub otwarcie sprzeciwiali. Wiemy jednak, że w trakcie wykonywania ludobójstwa wobec Polaków UPA zamordowała co najmniej 27 księży prawosławnych w 1943 roku, tylko wtedy. Księży, którzy wszyscy należeli do ukraińskiego autonomicznego kościoła prawosławnego. Nie zamordowali żadnego z jurysdykcji autokefalicznej, czyli tej narodowej. Zamordowani czynnie sprzeciwiali się partyzantce ukraińskiej, ale w grę mógł wchodzić nie tylko sprzeciw wobec akcji przeciw wsiom polskim. Wystarczyło zaangażowanie na rzecz autonomii, czyli na rzecz, jak to mówili nacjonaliści ukraińscy, Moskali, czyli odmowa uznania hierarchii autokefalicznej, hierarchii Skrypnyka, czy Hilariona, czy Polikarpa. Gdy chodzi o hierarchię autonomistów, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jeszcze przed apogeum mordów na Polakach, bo w maju 1943 roku, jak już mówiłem, został zamordowany ich metropolita Aleksy i ten kościół był w defensywie organizacyjnej. Jednak właśnie w łonie tej hierarchii znalazł się biskup, którego sylwetkę i postawę warto tu bliżej przedstawić. Był nim biskup Manuel, w życiu świeckim Seweryn Tarnawski. Nie zachowała się jego fotografia, jest tu tylko dokument kościelny z jego podpisem, który chciałbym Państwu pokazać. Pochodził z rodziny grecko-katolickiej, z Galicji Wschodniej. Urodził się w 1904 roku pod Tarnopolem. Odebrał edukację w szkole przy klasztorze Bazylianów w Krakowie, a na początku lat 30. wstąpił do seminarium neounickiego w Albertynie, prowadzonego przez polskich jezuitów. Potem przygotowywał dysertację na grecko-katolickiej Akademii Teologicznej we Lwowie, jednak zmienił zamiary, podobno właśnie pod wpływem rozmów z profesorem Ochienką i w roku 32 przeszedł na prawosławie. Podjął studia na Wydziale Teologicznym w Warszawie i ożenił się. Tam w Warszawie otrzymał święcenia z rąk metropolity Dionizego, przyjął imię, nowe imię chrzestne Michał, a następnie podjął pracę duszpasterską w Krzemieńcu w diecezji arcybiskupa Aleksego Gromadzkiego. Warto tu dodać, że współpracował z prasą ukraińską wydawaną pod patronatem wojewody Józewskiego. Za czasów sowieckich przesiedział kilka miesięcy w więzieniu NKWD, a w grudniu 1941 roku został zaliczony do jurysdykcji biskupa Polikarpa Sikorskiego, a więc do tej ukraińskiej, narodowej.
i został przydzielony jako drugi kapłan do katedry w Łucku. W tym czasie owdowiał i dlatego w roku 42 przyjął propozycję swego zwierzchnika i zdecydował się zostać biskupem. W Kijowie najpierw został mnichem, a następnie w Soborze Andrzejewskim 11 maja przyjął święcenia biskupie, obierając sobie imię właśnie Manuela. Otrzymał tytuł biskupa białocerkiewskiego i funkcję wikariusza diecezji kijowsko-czernichowskiej. Publikował w tym czasie w czasopiśmie Skrypnyka Wołyń. Szybko jednak popadł w konflikt z Polikarpem i zdecydował się przejść do autonomistów metropolity Aleksego. Przyjęto go w randze archimandryty i powtórnie wyświęcono w czerwcu tego samego roku w ławrze poczajowskiej na biskupa włodzimiersko-wołyńskiego. Osiadł tu właśnie przy tej katedrze. Był biskupem wikariuszem, diecezja była dużo większa, po prostu wycięto dla niego jeden fragment. To jest Sobór Uspieński właśnie we Włodzimierzu Wołyńskim. Prowadził tam 6-miesięczne kursy przygotowawcze dla księży, diakonów i psalmistów. Jak wszyscy hierarchowie prawosławni, utrzymywał kontakty z niemieckimi władzami okupacyjnymi. Gdy w 1943 roku nabrzmiał konflikt z nacjonalistami ukraińskimi, został oskarżony o zbyt bliskie kontakty z Niemcami. Podobno doniósł na kilku lokalnych działaczy autokefalicznych. Czy to jest prawda, nie wiemy. Być może podziemie ukraińskie przygotowało fałszywki, żeby udowodnić jego winę, ale to już było po tym, co mu zrobiono. Tak naprawdę podziemie nacjonalistyczne nie mogło wiedzieć o tajnych listach biskupa czy donosach, natomiast przeczytało, usłyszało jego publiczne odezwy. 5 sierpnia Manuel wystąpił z listem pasterskim opublikowanym w oficjalnej prasie ukraińskojęzycznej, w którym potępił elementy partyzanckie. Pisał, że doprowadziły one do wielu ofiar wśród ludności cywilnej. List był okraszony retoryką proniemiecką, bo przecież nie można było inaczej wtedy potępić tego, co robiła ukraińska armia powstańcza. A więc biskup oskarżał partyzantów o prowokowanie karnych ekspedycji niemieckich wobec wsi wołyńskich, ale był też w tym liście apel, aby ludność wiejska nie współpracowała z tym, co robi ukraińska armia powstańcza. A więc bez względu na retorykę, na argumentację użytą w liście, był to apel korzystny dla Polaków. Oni tam nie zostali wspomniani jako Polacy, a tylko jako bezbronna ludność. Warto tu zacytować fragment tego posłania. Biskup przedstawiał się na początku listu jako jeden z najwierniejszych synów Ukrainy, któremu dola Ukraińców leży na sercu, i przekonywał: rozumiemy w końcu to, że tylko drogą współpracy z niemieckim narodem zdobędziemy naszą przyszłość. Pamiętamy, że kto nie z Niemcami, ten przeciw nim, a kto przeciw Niemcom, ten nie ma prawa liczyć, że Niemcy po zwycięstwie nad wrogiem będą go traktować jako sojusznika. Zwycięstwo Niemiec jest i zwycięstwem naszej ojczyzny. Ale potem pisał tak. Wtedy, gdy wszystkie narody, które znalazły się pod obroną Niemców, idą ręka w rękę z niemieckim żołnierzem, my idziemy w las. Stamtąd napadamy na bezbronną ludność. Czy tego rodzaju postępowanie ma dać naszej historii nową kartę sławy? Nie. Nie bądźmy, moi przyjaciele, niegodziwymi wnukami sławnych dziadów i pradziadów. Nikt z biskupów grekokatolickich ani prawosławnych tak wyraźnie nie potępił mordów popełnianych przez ukraińską armię powstańczą na Polakach i nie wezwał w momencie apogeum tych mordów ludność ukraińską, wsie ukraińskie do tego, żeby odstąpiła prowodyrów ukraińskich z UPA. I znów, zaraz po tym posłaniu Manuela odwiedza go biskup Mścisław Skrypnyk. Zażądał rozmowy w cztery oczy. Potem biskup Manuel zwierzył się swoim bliskim, że otrzymał pogróżkę. Autokefalia albo ostateczna rozprawa.
odmówił przystąpienia do kościoła ukraińskich nacjonalistów. Nie minęły 4 tygodnie, jak nocą do jego mieszkania weszła grupa uzbrojonych ludzi. Zabrali biskupa, zawlekli do oddalonej wioski i tam dali mu kolejny wybór. Stanie się żołnierzem UPA albo czeka go śmierć. Wybrał drugie. Przed śmiercią partyzanci zażądali, aby napisał list i go podpisał do swoich bliskich, w którym nakazywał im wydać z kasy biskupiej 10 tysięcy marek niemieckich na rzecz podziemia. Zaraz potem, 11 września, odczytano mu werdykt Ukraińskiego Trybunału Rewolucyjnego. Jest dziś znany, bo archiwum tej instancji przetrwało wojnę. Dokument ten był kilkakrotnie drukowany w zbiorach źródeł do dziejów UPA na Wołyniu. Historycy postbanderowcy twierdzą, że wyrok śmierci zapadł, gdyż Manuel współpracował z okupantami. Ale w oryginalnym tekście tego wyroku czytamy, że obwiniono go o zdradę narodu ukraińskiego i o wrogą działalność. Został powieszony, ale data wykonania wyroku nie jest pewna. Ciała nigdy nie znaleziono. W chwili śmierci miał 39 lat. Nie minęły 2 lata, a biskup i kler autokefaliczny zabrał się z Wołynia do ucieczki. Najpierw do Warszawy. Jeszcze wtedy było bardzo dużo tych różnych manifestacji proniemieckich. Tu Państwu chciałem pokazać kilka fotografii z tego, co się działo tu, w Krakowie. Dostojnicy Kościoła Prawosławnego dosyć często odwiedzali generalnego gubernatora. Tutaj mamy taką scenę, jak idą wszyscy na audiencję. To jest Wawel, maj 1944 roku. W środku na pierwszym planie metropolita warszawski, przepraszam, Dionizy Waledyński. Oj, to chyba coś wypadło. No to już niestety chyba. Nie wiem, czy mi się to uda. Jeszcze. Coś tutaj pomieszało chyba. O, tutaj mamy tą scenę. Potem już jest w zamku. Frank wita się z poszczególnymi biskupami. Oni mu się przedstawiają. I potem uroczyste odczytanie posłania do generalnego gubernatora. Jeszcze w marcu w Warszawie odbył się synod biskupów prawosławnych kościoła autokefalicznego, a potem, gdy wybuchło powstanie warszawskie, Skrypnik zorganizował całą tą grupę i przez Kraków, Zakopane, Pragę wywiózł ich w głąb Niemiec. W tym pomogli mu Niemcy. Grupa Skrypnyka zatrzymała się w mieście Offenbach, a po wkroczeniu wojsk koalicji antyniemieckiej jej opiekunami, jak mówiono, opiekunami Arki Mścisława, tak tą grupę nazywano, stali się polscy politycy z Londynu. Jako polskim obywatelom zapewnili owym biskupom, kolaborantom, którzy milczeli w czasie zagłady Polaków na Kresach, miękkie lądowanie w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej. O polskich ofiarach zagłady na Wołyniu nikt wtedy nie mówił, nie myślał, nie pamiętał. Dziękuję bardzo.